Zostańmy jeszcze na chwilę w klimatach kosmicznych, ponieważ przechodzimy do wydawnictwa, do grupy wydawniczej Foxal i do kolejnej publikacji Tomasza Samoilika. Tomasz Samoilik. No ostatnimi czasy regularnie przybliżamy około komiksowe publikacje tego twórcy. Przypomnę, że jest to autor, który robi fenomenalne rzeczy dla dzieci. Dlaczego fenomenalne? Ja go nazywam polskim Waltem Disneyem i naprawdę... I naprawdę to jest bardzo dobre porównanie. Jakbyście wzięli jakiś jeden z jego komiksów, na przykład Ostatni Żubr, albo Ryjówka Przeznaczenia, Norka Zagłady, Powrót Rzęsorka, tudzież To nie jest las dla starych wilków, albo Bartnik Ignat, to od razu byście się przekonali, że faktycznie coś w tym jest. To jest autor, który inspiruje się bardzo przyrodą, ponieważ jest naukowcem, pracuje w puszczy. Jak sam kiedyś powiedział, to on bardzo lubi siedzieć w puszczy ze swoją rodziną i po prostu wieczorami rysować komiksy. Więc nie ma nic lepszego niż czytać publikacje, które są kierowane, które są tworzone przez człowieka z pasją, który ma naprawdę gigantyczny zasób wiedzy i który dzieli się tą wiedzą właśnie ze swoimi czytelnikami. To jest autor, który nie unika przemocy, ale takiej naturalnej przemocy. On pokazuje w swoich komiksach dla dzieci, że na przykład niektóre zwierzątka mają swoich naturalnych wrogów, no i nie boi się po prostu powiedzieć, że na te zwierzątka polują inne zwierzątka, więc one muszą uważać i tak dalej. No dobra, ale teraz przejdźmy do jego kolejnej publikacji, czyli Misja Kosmos, Międzygwiezdna Podróż Voyagera. I tutaj Tomasz Samoilik jest odpowiedzialny i za ilustrację, i za tekst. Jest to komiks, no para komiks. Dlaczego? Przejdę do tego za momencik, tylko na razie powiem, co to jest. Dla najmłodszych. Dlaczego? Ponieważ no treść jest taka przestępna dla każdego odbiorcy, a poza tym bardzo grube tekturowe kartki, które jak wiemy nie ulegną zniszczeniu w tych malutkich, tłuściutkich paluszkach najmłodszych, które są destrukcyjne niczym woda dla kolekcjonerskich wydań komiksów. No dobra, ale wróćmy do publikacji. Komisja Kosmos. I tutaj mamy informację. Ja pozwolę sobie przeczytać, ponieważ tutaj mamy konkretne informacje na temat sond kosmicznych Voyager 1 i Voyager 2, które prawie 40 lat temu wyruszyły z misją poznania Wszechświata. Dotarły aż na kres Układu Słonecznego, tam, gdzie nigdy wcześniej nie doleciał żaden ziemski obiekt. Podczas swojej kosmicznej podróży zarejestrowały niesamowite rzeczy. Przekonajcie się sami. I przekonujemy się na każdej stronach tego właśnie para komiksu. Obserwujemy, jak te sondy lecą coraz dalej w Układzie Słonecznym. I tak na początku mamy takie informacje, ciekawostki na temat Ziemi, na temat Księżyca. Potem na chwilę zbliżamy się jeszcze tylko do Słońca, żeby zobaczyć dwie planety, które są między Słońcem a Ziemią. Potem przelatujemy obok Marsa i tak dalej, przez obok kolejnych planet Układu Słonecznego, aż dolatujemy na sam koniec Układu Słonecznego, a potem mamy, wiecie, takie oddalenie, że widzimy, czym jest w ogóle, czym jest Układ Słoneczny. Potem mamy, czym jest galaktyka, czym jest Wszechświat. I mamy po prostu świetną, nieziemską podróż po Układzie Słonecznym. Powiedziałem, że tutaj każda plansza jest przywdziana w różne informacje. Ja wam przekażę, bo to jest właśnie wizytówka Samoilika, że on bawiąc uczy. Więc tutaj takie losowe ciekawostki, żebyście wiedzieli, jakiego typu tej ciekawostki są. Na przykład... Meteoroid to grudka materii podróżująca przez przestrzeń kosmiczną. Z innej strony sondy Ranger robiły zdjęcia Księżyca, następnie rozbijały się o jego powierzchnię. Widzieliście takie rzeczy? Bo ja nie. Pierwsze zdjęcia pierścienia Jowisza wykonała sonda Voyager. Albo coś innego. 14 księżyców okrąża Neptuna. Orbity planet nie są okręgami, tylko elipsami, co oznacza, że planety nie krążą zawsze w tej samej odległości od Słońca. I tak dalej, i tak dalej. Każda strona ma mnóstwo tych ciekawostek, które uważam, że są na wagę złota dla tych najmłodszych czytelników. Więc no, nie pozostaje nic innego, jak tylko kupić, dać do ręki tym najmłodszym, którzy interesują się astronomią. I właśnie, parakomiks. Dlaczego powiedziałem parakomiks? Audycja prosto z kadru jest o komiksach, a tutaj mamy coś takiego, że
tę misję Kosmos można tak de facto traktować jak komiks, ponieważ na każdej planszy widzimy, na każdej rozkładówce widzimy tą sondę, te sondy, które lecą w prawo, tak jak idzie kierunek czytania, i na każdej kolejnej przekładamy, one są coraz dalej nad tym, coraz dalej kierują się na zewnątrz Układu Słonecznego. Czyli mamy tutaj pewną rodzaju animację i wprawdzie nie jest to tak do końca komiks, ponieważ nie mamy wyodrębnionych kadrów, ale mamy te środki artystyczne, które są charakterystyczne dla komiksu, czyli tak zwane dymki. Także Misja Kosmos, kolejny komiks, kolejny parakomiks, kolejna publikacja Tomka Samoilika, która jest rewelacyjna dla najmłodszych, który jeśli macie w swojej rodzinie kogoś młodego albo sami jesteście młodymi rodzicami, no to w tym momencie zdradzę wam, że publikacje Tomka Samoilika są naprawdę rewelacyjnym pomysłem, jeśli zbliża się jakaś okazja z cyklu Gwiazdka, Zając, Urodzinki, Imieninki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynki, aż zarymowałem. Także polecam serdecznie Misja Kosmos, Międzygwiezdna Podróż Voyagera z grupy wydawniczej Foxal.